Chocim, piątek 10 września, dzień spokojny i przykry. Mianowicie pan Jakub Sobieski donosi nam z naszego obozu, że Turcy cały dzień odpoczywali, ani ich było widać. Niestety Tatarowie z tamtej strony rzeki, też nie uderzając na nas, pokazywali się z naszym jasyrem, którego odbić nie było sposobu, z czego wiele przykrości żołnierze nasi odczuwali. W wieczór sam konsylium było u hetmana, co dalej z tym nieprzyjacielem czynić. Konkludowano mocno na obóz turecki uderzyć, która to impreza miałaby być nocą z soboty na niedzielę. Sahidaczny, który przewodzi obecnie kozakom, bo jak wiadomo sprawił, że poprzedni hetman został przez nich zarezany. Otóż Sahidaczny, będąc przy tych konsultach, sam wielce się przyczynił do powzięcia tej rezolucji o uderzeniu na obóz turecki nocą z soboty na niedzielę. Jak będzie, zobaczymy. A tyle z serwisu codziennego wojennego na dziś. Do jutra. O łabo, o łabo, ty nasza dziedzino, dwoje ślicznych dziatek do Turek zajęli. Zajęli braciszka, zajęli siostrzyczkę. Miły, mocny Boże, zajęli siostrzyczkę.